Marian Folga, jaworznicki artysta, debiutuje udanie w nowej kategorii. Tym razem jako reżyser, autor zdjęć i montażysta. W sobotę przedstawił jaworznickiej publiczności swój pierwszy film etiudę pod tytułem Woods. Podczas wernisażu, który odbył się w Teatrze Sztuk, zaprezentowano oprócz filmu dorobek fotograficzny artysty. Odbył się również pokaz tańca grupy Die Motion, która łączy taniec, teatr, akrobatykę, body painting i charakteryzację. Do tej pory Marian Folga zajmował się wieloma dziedzinami sztuki. Jest to człowiek, dla którego w sztuce nie ma granic. Wykorzystując nowoczesną technikę i swój talent, rozwija się w wielu dziedzinach. Aktualnie Marian pracuje coraz częściej z żoną Moniką, która pomaga przy projektach w coraz szerszym zakresie. Przyglądam się Pana twórczości od wielu lat. Faktycznie wygląda to tak, że z roku na rok coraz to nowsze techniki, coraz nowsze pola eksploatacji. Skąd Pan czerpie pomysły na swoją twórczość? Nie wiem, no wszystko jakoś tak idzie powoli do przodu. Staram się mieszać wszystkie techniki, to co w sumie zaczęło się od malarstwa, od fotografii, potem to przeszło wszystko w body painting przeniosłem na fotografię. No później tak jedno z drugim zacząłem łączyć, powstał teatr tańca właśnie Die Motion, który prowadzę. No i w zeszłym roku udało mi się też przenieść to wszystko na ekran. To pierwsze kroki filmowe? No, myślę, że tak. No, dużo obserwowałem podczas pracy na planach filmowych, jak robiłem charakteryzację, jak czasami udało mi się zagrać w jakimś filmie, w jakiejś etiudzie. No właśnie, bo ten epizod związany z filmami jest już dosyć duży. Przy ilu filmach współpracowałeś z producentami? No, można by tak powiedzieć, jeśli dobrze pamiętam, to było chyba 35 filmów. Da się coś podglądnąć? Da się podglądać. Dlaczego zdecydowałeś się na taką tematykę? Film Woods, o czym on opowiada dla ludzi, którzy go nie widzieli? To znaczy jest to, powiedzmy, taka bardziej etiuda operatorska. Bardziej wszystko jest pokazane obrazem. Nie ma tam jakiejś historii zbudowanej. Pokazuje jakby takie życie, może fantazy. Życie jakichś takich leśnych stworzeń, elfów, driad. Dlaczego taka tematyka? To Cię też interesuje, inspiruje? Po prostu ja kocham takie jakieś fantastyczne światy. Tak samo wszystko się przewija i u mnie w przedstawieniach, właśnie takie klimaty i w obrazach, jakiś taki surrealizm fantastyczny. No tak samo w zdjęciach. Już można powiedzieć, że masz zbudowaną swoją markę. Czy dzięki temu łatwiej jest angażować aktorów czy innych ludzi do produkcji? No myślę, że z tym akurat już nie mam problemu. Już mam na tyle zrobioną reklamę, nie tylko jeśli chodzi o Jaworzno, ale też o całą Polskę, bo teraz już od kwietnia zaczyna się już kilka planów filmowych. Między innymi też plan filmowy, na którym będę z Januszem Habiorem współpracował. Współpracowałem też w zeszłym roku. Jest to aktor, który no, ma dosyć sporo produkcji, znaczy w wielu produkcjach filmowych brał udział, właśnie grał, między innymi Kołysanka. No i w tym roku też w kwietniu będę już na kolejnym planie filmowym. Potem już od maja, już jak się zacznie, to pewnie się skończy dopiero na jesień. Co było najtrudniejsze przy produkcji Woods? Pogoda. Myślę, że czerwiec akurat w zeszłym roku był dosyć taki niepewny. Cały czas padało. No, część zdjęć w tej etiudzie było zrobione podczas deszczu i, no, i powiem, że nie było za ciepło, bo ja sam byłem ubrany w dwóch polarach, a tym bardziej dla osób grających, które miały no, niezbyt wiele na sobie, musiały też troszkę ogarnąć. No i jeszcze największym problemem to były komary, bo wszystko działo się w lesie. Yeah.
Byłeś również twórcą tych malunków, które powstały na aktorach. Czy właśnie tu pogoda nie sprawiała trudności w utrzymaniu tej farby czy tych nośników na skórze? Akurat powiem, że nie, że akurat nie było z tym problemu. Mimo, że nawet padał deszcz, to te farby na tyle się utrzymały, że zdążyłem nagrać cały materiał. Wystąpiłeś tutaj jako scenarzysta, reżyser, operator, montażysta, scenograf i charakteryzator. Marian Folga, człowiek orkiestra? No, można by tak powiedzieć. No, dla mnie wszystko to jest jedno, bo to jest dla mnie sztuka i wszystko związane z plastyką, z charakteryzacją. No i jakoś dla mnie tak nie ma jakiegoś problemu połączyć to wszystko. No ale faktem cały czas się uczę, nie jestem jeszcze doskonały, nie umiem wszystkiego. No wszystko praktyka. Jakim jesteś dla siebie recenzentem? Czy cały czas podczas pracy starasz się poprawiać, czy szybko osiągasz ten poziom, który masz gdzieś w zamierzeniach? Znaczy staram się podnosić poprzeczkę, tak jak też powiedziałem na wernisażu, że z każdym rokiem staram się zaskakiwać. Już na przykład wiem, że prace, które na przykład wykonywałem pół roku temu, już mi się nie podobają i myślę, że za rok to, co zrobiłem teraz, też mi się nie będzie podobać, bo ten poziom cały czas jest wyższy. Tak samo jak jadę gdzieś na mistrzostwa body paintingu, też z każdym rokiem staram się na tyle pracować, żeby tą poprzeczkę podnosić. Jak trzeba organizować sobie czas, żeby dało się zrobić tyle różnych spraw w różnych dziedzinach? No powiem, że ciężko, że czasem nie przespane noce właśnie się zdarzają. No po prostu, no dla mnie tak doba jest po prostu za krótka. Dużo mnie to pracy kosztuje. Na przykład ostatni tydzień miałem 16 godzin prób z grupą, plus do tego jeszcze praca, plus przygotowanie do wystawy, plus przygotowanie muzyki. Oprócz swojej twórczości pracujesz gdzieś zawodowo na stałe? Tak, tak. Pracuję w Młodzieżowym Domu Kultury w Japocznie. No i oprócz tego cały czas się rozwijam. Mimo, dla mnie jest to praca właśnie typowo artystyczna, gdzie jest dla mnie to po prostu czysta przyjemność. Czujesz, że zarażasz już nowe pokolenia swoją pasją? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo już też widzę, że osoby, które tam ze mną pracują, które na przykład uczę, już chcą na przykład filmować, starają się już tam coraz lepsze zdjęcia robić, czy coraz więcej na przykład osób mam, jeśli chodzi o teatr tańca. Czym Marian Folga zaskoczy w następnym roku? No powiem, że ciężko. Ciężko, nie mam pojęcia, jak jeszcze podnieść tą poprzeczkę. Musiałbym mieć jeszcze jakiś bardziej oryginalny pomysł. No zobaczymy, jak będzie. Wszystko z czasem przyjdzie.